Takiej hachy świat nie widział. Dagmara prawie osunęła się na ziemię. Dagmara Kaźmierska nie miała sporo szczęścia w pierwszym odcinku programu Taniec z Gwiazdami. Mimo jej sporych problemów z nogami, udało jej się zatańczyć walca. W kolejnej odsłonie kultowego show telewizji, Polsat musiała zatańczyć hachę. Jak poszło, królowej, życia, na parkiecie? Dagmara Kaźmierska zatańczyła walca, taniec z gwiazdami, powrócił po dłuższej przerwie do telewizji Polsat. Mnóstwo gwiazd, znanych z dużego czy małego ekranu, postanowiło zawalczyć o kryształową kulę. Wśród faworytów wymienia się, Roxy Węgiel, Macieja Musiała czy Małgorzatę Ostrowską, Królikowską. Co ciekawe mimo ciętych zaczepek od byłych uczestników, telewizyjne show cieszy się ogromną popularnością. Pierwszy odcinek, taniec z gwiazdami, przyniósł wiele emocji. Dagmara Kaźmierska miała za zadanie zmierzyć się z walcem. Fani podejrzewali, że, królowa życia, nie do końca dogaduje się ze swoim partnerem Marcinem Hakielem. Każda z dwunastu par zaprezentowała swój taniec w pierwszym odcinku. Pojawiły się ogromne emocje. Komentarze jurorów nie pozostawiały złudzeń, że przed uczestnikami jeszcze daleka droga do perfekcji. Ale Dagmara Kaźmierska mimo słabych ocen, uzyskała wsparcie od jednej jurorki, co ciekawe w pierwszym odcinku programu, Taniec z Gwiazdami, nikt nie odpadł, a przed telewizorami zasiadło 2 miliony widzów i show było najchętniej oglądamy programem rozrywkowym w Polsce, poinformował na początku drugiej odsłony Krzysztof Ibisz. Dagmara Kaźmierska zatańczyła czacze, wieczór filmowy. Taka była tematyka drugiego odcinka programu Taniec z Gwiazdami. Alex, znany z serialu Gliniarze, zatańczył dziwea do hitowej piosenki z Friendsów. Para zyskała 34 punkty. Kolejną parą, która zatańczyła na parkiecie, była Julia i Michał. Zaprezentowali walca do utworu z filmu 50 twarzy Greya. Jednak wszyscy czekali na występ Dagmary Kaźmierskiej, to ona musiała zmierzyć się z hachą. Wraz z Marcinem Hakielem tańczyła do filmu z kasowego hitu Barbie. Dagmara rozpoczęła występ od porwania noty numer 10, a następnie zgrabnie porwała Marcina Hakiela na parkiet. Mimo wpadki pod koniec występu, Jurorzy ocenili występ Dagmary Kaźmierczak na 23 punkty.